Dobry wieczór. Wesoło mi bardzo. Mam przygotowany kolejny tekst z cyklu Era Wodnika, ale najpierw mój mały komentarz, bo widzę, że rośnie napięcie. Albo oni mają rację i coś się dzieje, jakiś zewnętrzny spływ, pewnie i tak, i tak. W każdym razie publikacja tych przekazów zaczyna najwyraźniej budzić emocje. Przypomina mi się to słynne powiedzenie Gandhiego, że najpierw cię ignorują, później się z ciebie śmieją. Kpiny już wczoraj mieliśmy, jakieś takie durnowate zaczepki. Później z tobą walczą, mówił Gandhi. No i dzisiaj już były bardzo niegrzeczne wpisy. Jednego pana musiałem na banicję wywalić, bo bardzo, bardzo tu nieładne rzeczy wpisał. Nawet system to wywalił. A później wygrywasz, jest powiedziane. No nie wiem, traktujmy to spokojnie, jako taką informację od wszechświata. Pan mnie tu wyzwał od jakichś szatanów. Równowagi troszeczkę zalecam. Słuchajmy to na zasadzie, a może to tak jest. Zwyczajna taka ciekawość świata, spokój, pogoda ducha. Nie ma straszenia. Mnie się bardzo podoba, że tutaj nie ma jakiegoś siania lęków. A to, a tamto, a ci to to, a ci to tamto. Są pogodne informacje. Dlaczego ich nie przyjąć? Spokojnie przypatrzyć. No co się stanie? Tak sobie gdzieś na półeczkę odłożyć i się przyglądać, uśmiechać się. A przy tym sobie żarty pod filmami wymienimy. No, no w czym problem? Dobra. Wszystkim tam rozognionym proponuję sobie na spacer pójść albo jakieś tą zimną kąpiel. A kto spokojny, to czytamy dalej przekazy. Era Wodnika, dzisiejszy tytuł. Oryginał będziecie oczywiście mieli. To jest sprzed 2-3 dni. One się sypią tam jak gruszki, te nowe przekazy. Gdy tylko się to wydarzy, wszystko na ziemi zacznie się zmieniać na lepsze. Tekst się jak zwykle zaczyna takim miłym zwrotem. Jedna z pań zareagowała, że to jak ksiądz. No cóż, no kochani albo moi drodzy, tak to jest na początku. To jest ogromna zmiana w naszej rzeczywistości, ponieważ otrzymujecie wszelką informację potrzebną do stworzenia nowego świata i dzieje się to w niezwykle szybkim tempie. I chodzi nie tylko o nas, lecz także o naszą planetę i całe życie na niej. Nasza Ziemia była w stanie choroby przez tysiące lat i czas najwyższy powrócić do swojego normalnego stanu. Kurtyna się podniosła i Ziemia jest w stanie się leczyć. Ten proces zajmie trochę czasu, ale jak tylko to się stanie, to na Ziemi wszystko zacznie się zmieniać na lepsze. Gdy tylko otrzymacie bezpośredni dostęp do dużo wyższych poziomów świadomości, to będziecie mogli widzieć rzeczy, których inni nie mogą zobaczyć lub poczuć w swoim codziennym życiu. Zaczniecie mieć wgląd do innych światów i rzeczywistości, a także widzieć istoty, które mogą się pojawiać jako anioły lub demony, w zależności od waszego poziomu świadomości. Także ci nieprzygotowani mogą widzieć dziwne rzeczy. Ja dzisiaj na luzie troszkę to tak nagram, bo już mnie tu panowie niektórzy rozśmieszyli. Starałem się unikać takich dygresji, ale czasami mam ochotę przerwać tekst i coś dopowiedzieć. No przecież to są bardzo fajne informacje. Traktujcie to tak jak Iwana Carewicza, bajki, nie bajki, co której zdanie. No to jest też konwencja taka, że no sami rozumiecie. No my tu jesteśmy tacy sobie bajkowi ludzie. No i tyle. Niepoważni bardzo. Dobra, wracam do tekstu. Było, że w zależności od poziomu będą ludzie widzieć takie rzeczy albo i takie jak po flaszce wódki. Zmiana jeszcze trwa, ale macie już informacje, jakie waszym zdaniem są niezbędne do tworzenia swojej nowej rzeczywistości. U niektórych ludzi może to budzić lęk, ale jakie macie opcje? No właśnie, ja przypuszczam, że to z lęku. Tam się strachy jakieś porobiły i jest poruszenie. Powtórzę jeszcze, żeby była kontynuacja. U niektórych ludzi może to budzić lęk, ale jakie macie inne opcje?
No tak, możecie jeszcze włączyć sobie dziennik telewizyjny i tam już popadać w różne skrajności. Dobra, jedziemy dalej. Możecie to zignorować lub zaakceptować, ale nie da się tego uniknąć, więc jaki sens ma zaprzeczać temu? Nie jesteście w stanie zatrzymać zmian. Przypomnę tutaj pół tekstu, że bez moich tych wtrąceń wszystko będzie do przeczytania na blogu. Dalej. W wyniku przyspieszenia tego ruchu po drodze będzie jeszcze wiele usterek, takich jak w grach wideo. Miejcie świadomość, że one są obecne tylko w tym konkretnym momencie naszej rzeczywistości. Każdy z nich jest przepięknym aspektem naszego nowego świata otwierającego się przed nami. Każdy z nich to chyba o te usterki chodzi. Każda taka usterka jest przepięknym aspektem naszego nowego świata otwierającego się przed nami. Jest to bardzo ekscytujący czas i wszyscy wspólnie doświadczamy tego w dużo wyższych wymiarach. Zmiany zachodzą teraz, w tej chwili i za każdym razem, gdy wam się wydaje, że już to wszystko widzieliście lub słyszeliście, to manifestuje się jeszcze jedna synchroniczność i zasłony złudzeń znów się troszkę podnoszą. Nie ma wątpliwości, że żyjemy w czasach zmian i że wielu z nas postrzega wykładnicze przyspieszenie tych zmian. To zachodzi już od jakiegoś czasu na znacznie głębszym poziomie i nie możemy się doczekać możliwości zobaczenia owoców tych zmian, kiedy wszystkie one się pojawią. My też się nie możemy doczekać. Mamy nadzieję, pisze dalej autor, mówi, że te zmiany nie będą zbyt oszałamiające dla was. Jeśli zdołamy się w końcu zmienić, to ostatecznie wszystko będzie dobrze. Czyli kombinują i będzie im się jeszcze system zawieszał. No ale damy radę. Ta wiadomość ma na celu pomóc wam podnieść wasze wibracje, gdyż my wszyscy kontynuujemy ten proces, bo jest to cudowna rzecz. Na zakończenie, jak zwykle, podziękowania czy też błogość przesyłają dla wszystkich, którzy wspierają i udostępniają tę pracę. Ja się dołączam do tych życzeń. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają myślą, mową, uczynkiem i udostępniają tę pracę. Zdrowia wam, dobrego wieczoru.